Znaczy tak, dokładnie, to tak jak jest, tam w ogóle cyrki się dzieją, bo ci kierowcy nie mogą zostawiać w kabinach i tak dalej, tak jak patrzyłem wstępnie na forum, ale generalnie to zapis jest taki, że nie wolno im rozładowywać, ani uczestniczyć przy rozładunku, ani załadunku. A więc z tego wynika, że nie mogą, że mogą zabezpieczać ładunek, etc. To już są ich wewnętrzne przepisy, bo wiesz jak to idzie, nie? Jak jest zaplombowane, no to wtedy nic nie masz do gadania. Ale wtedy ładujący ma swoją odpowiedzialność i zapisuje w CMR-ce, że nie uczestniczyłeś przy załadowaniu czy tam rozładowaniu, etc. Wiesz o co chodzi. Także to tak wygląda. No, małe ciężarówki mogą, przeprowadzki są w tym zapisie. Co tam jeszcze? Cysterny, wywrotki, etc. Czyli wiadomo, naczepy, które wymagają jednak ingerencji kierowcy. Po prostu, tak jak ci powiedziałem i to powiedziałem tam, że no po prostu paleciakiem już nie będzie tam obracania. I co jest mądre, tyle że to, znaczy wiesz, to jest przepis, który, jak powiedziałem, który pomaga nam kierowcom, ale jednak to nie był stworzony z myślą o kierowcach, a raczej o przewoźnikach i o tym, żeby po prostu szedł transport szybciej, nie? I to wszystko, no mówię, wieczorem postaram się znaleźć anglojęzyczną wersję tych przepisów, bo tam tłumaczenie z hiszpańskiego na angielskie bądź na polskie, to wiesz jak się to może skończyć. Więc poszukam tutaj gdzieś na anglojęzycznych stronach właśnie tłumaczenia i wtedy się w to zagłębię, ale no na ten moment to tak wygląda, nie? I tak jak mówiłeś, no.